Odwiedzamy dzisiaj biuro poselskie pana Przemysława Drabka, posła do Sejmu RP. Dzień dobry. Panie pośle, akurat wchodząc trafiliśmy na prowadzone przez pana, czy uczestnictwo pana wideokonferencji z krajami afrykańskimi. To tak. To jako ciekawostkę, natomiast chciałbym troszeczkę bliższe tematy, bo Afryka kawałeczek od nas dalej leży. Jest pan młodym parlamentarzystą, ale doświadczonym politykiem. Siłą rzeczy, ze względu na pełnioną funkcję w tej chwili w Sejmie, nieco odszedł pan od działalności takiej bieżącej, lokalnej, w Bielsku-Białej, jako radny. Panie pośle, no, uczestniczyliśmy ostatnio w takim, bo to jest chyba najważniejsze teraz wydarzenie, zagrożenie szpitala pediatrycznego. Ja od razu mówię, w zasadzie to ministerstwo czy rząd dokładnie spełnił oczekiwania służby zdrowia, czyli płacenie za faktycznie wykonywane zabiegi, usługi i tak dalej medyczne. Chodzi tutaj tylko o czas wprowadzenia tego. Odbyła się konferencja, happening, odbyła się konferencja prasowa. Zapytałem specjalnie, czy Prawo i Sprawiedliwość, reprezentant Prawa i Sprawiedliwości został zaproszony, żeby również odnieść się do całej sytuacji. Stwierdzili posłowie, że tak. Ja takiego zaproszenia nie otrzymałem, to chciałbym zobaczyć, gdzie to zaproszenie dotarło. Ale no to już pomińmy to. Jeżeli mówimy o szpitalu pediatrycznym, no to znowu widać ewidentny happening polityczno-opozycyjny, bo tu mówimy o takim doświadczeniu politycznym i samorządowym. Ja trafiłem na pierwszą kadencję, czyli pierwszy rok mojego funkcjonowania w parlamencie, niestety trafiłem też w sytuację pandemiczną, czyli te relacje są zupełnie inne, tak jak panowie mówią, jak pan redaktor tutaj wszedł, w trakcie byłem posiedzenia zespołu do spraw Afryki i wszystko, większość spotkań online i tak dalej, to utrudnia pewne relacje, kontakty i zbudowanie pewnych zależności, ale ja się nie wyłączyłem z działalności też tutaj lokalnej, bo spotykam się z radnymi, spotykam się z osobami, bo tych interwencji jest sporo tutaj, czy w biurze poselskim, czy za pośrednictwem jakichś łączy, maili i tak dalej, więc te działania cały czas prowadzę, może trudniej się z tym przebić do mediów, ale faktycznie te działania są prowadzone, chociażby tam na przykład z Wodami Polskimi, interwencje, czy interwencje na poziomie jakichś relacji ministerialnych, inwestycji lokalnych, inwestycji drogowych i tak dalej, z miastem Bielskiem Białą, no najbliżej mi jest, bo jestem bielszczaninem i serce najbardziej bije dla Bielska Białej, ale też przez tą funkcję współpracuje też z gminami ościennymi, między innymi powiatu bielskiego, żywieckiego czy też cieszyńskiego. Ale wracając do pytania dotyczącego szpitala. Szpital i w ogóle ochrona zdrowia na terenie miasta Bielska Białej to był temat, o którym wielokrotnie się wypowiadałem w kontekście, jak funkcjonowałem w samorządzie. I ewidentnie mówiliśmy zawsze o jednej rzeczy i na to wskazywałem, że potrzebujemy spójnej takiej polityki zdrowotnej dla miasta i dla regionu. W momencie, kiedy mamy szereg szpitali, trzy organy tworzące, każdy dyrektor ma obowiązek pilnować swojego zakładu pracy i o to tylko dbać, ta perspektywa się skraca, nie jest ona szeroka, nie realizuje pewnych działań na przyszłość dla zabezpieczenia zdrowotnego Bielska Białej, jak i również regionu. I tutaj się nakłada w tej chwili ta cała kampania, można powiedzieć, medialno-polityczna, bo ona się na tym skupiła, medialno-polityczna kampania na temat szpitala pediatrycznego. Przecież od szeregu lat samorząd prowadzący, czyli powiat, wnioskował o to, żeby szpital pediatryczny nie był limitowany. Wiemy o tym doskonale, że mamy ryczałt. Po ryczałcie później powstawały tak zwane nadwykonania, cały proces negocjacji z NFZ-em i tak dalej. I Narodowy Fundusz Zdrowia przychylił się do tego, bo ten proces trwał. Takich decyzji nie podejmuje się z dnia na dzień. Ten proces analizy trwał i tak dalej. No i kończą się pewne momenty kontraktowe i zaczynają się kolejne perspektywy finansowe. No w którymś momencie pewne zadania trzeba zrealizować i to jest zrealizowanie jakby tego, czego oczekiwał organ tworzący, czyli to, że każde dziecko, każda osoba, każda procedura będzie zapłacona, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Ja patrzę z perspektywy obywatela, mieszkańca naszego regionu i to jest dla mnie najważniejsze, że wszystkie dzieci będą zabezpieczone w szpitalu pediatrycznym i za wykonaną pracę szpital pediatryczny otrzyma finansowanie i tak zostało to zrealizowane. Oczywiście
Może być dyskusja na temat, bo tak słyszałem też z jeden z wywiadów pana starosty, że dlaczego teraz, bo COVID i tak dalej. No nie udawajmy, że COVID nie wpływa na rzeczywistość funkcjonowania służby zdrowia. Wpływa, ale to nie znaczy, że świat się musi zatrzymać i my nie możemy realizować pewnych działań związanych z poprawą tej sytuacji. W związku z tym, że poszedł sygnał taki, że brak jakby kontraktowania właśnie w formie ryczałtowej może doprowadzić, że pan starosta będzie miał problem z utrzymaniem bilansu, bieżącego bilansu finansowego ze szpitalem, była na bardzo szybka reakcja 9, o ile się nie mylę, 9 lutego została podpisana w NFZ-cie aneks, że kwartał jest normalnie finansowany w 100%, chociaż realizowane, tak jak pan starosta gdzieś słyszałem w wywiadzie, zrealizowany kontrakt był na poziomie około 70%, czyli 70% wykonanej pracy, 100% finansowania. Musimy mieć tego świadomość. Oczywiście to się, jak ze służbą zdrowia od szeregu lat, zawsze jakieś takie problemy były. Tu nie ma braku, tu nie ma złej woli, tu nie ma braku komunikacji. Ta komunikacja jest, została zrobiona. Ale oczywiście to, co już doświadczyłem w Sejmie, tego nie doświadczałem na terenie miasta Bielska-Białej, bo pomimo tego, że byłem w opozycji, nie blokowaliśmy posiedzeń obrad Rady Miejskiej, nie protestowaliśmy, nie blokowaliśmy mównicy i tak dalej. Zawsze merytorycznie dobrze przygotowane rzeczy, zawsze popieraliśmy, wspieraliśmy się. Nie w stosunku co do człowieka, tylko co do problemu, zawsze na celu Prawa i Sprawiedliwości w Bielsku-Białej były dobre projekty, które mogły wpłynąć na poprawę sytuacji mieszkańców Bielska-Białej i szereg z tych projektów udało się zrealizować i teraz się samorząd nimi szczyci, a to były pomysły moje, czy też Prawa i Sprawiedliwości jako takie. Mówimy tutaj o, nie wiem, o karcie Rodzina Plus, tak, mówimy tutaj o inwestycjach w budżecie obywatelskim, mówimy o dużych projektach, które działają, o ścieżkach rowerowych, o które przez szereg lat walczyłem w samorządzie Bielska-Białej, tak, o promocji Bielska-Białej i gór przez rowery. To wszystko się dzieje. A to były pomysły właśnie opozycji. Mądre pomysły są sensowne. Robienie w tej chwili polityki na dzieciach i straszenie, że szpital zniknie i tak dalej, jest moim oceniam, powiem wprost, no, taką trochę hucpą polityczną, ale już się do tego przyzwyczaiłem, że parlamentarzyści opozycji, jak tylko znajdą temat, napompowują go do wielkiej bańki, która po jakimś czasie pęka, bo pewnie za parę miesięcy się spotkamy i będziemy mówili za rok, że szpital istnieje i funkcjonuje dalej. Panie pośle, tutaj ja nie słyszałem takiego głosu negującego zasadność wprowadzenia tego typu rozwiązania. Natomiast znowu tryb wprowadzenia, zaskoczenie pełne. Starosta pożyczył po prostu pieniążki na wypłatę dla pracowników. Jednym słowem, szpital pediatryczny nie jest zagrożony i przeżył. Tak, uspokajam, szpital pediatryczny ma finansowanie, nawet jeżeli tutaj mówimy o jakimś takim zrolowaniu, przesunięciu tego finansowania, to finansowanie będzie i tutaj nie ma ryzyka. Chętnie możemy rozmawiać o szczegółach. Zdrowie dzieci to nie jest miejsce na happeningi polityczne i robienie wokół tego szumu i straszenie, powiedzmy wprost, straszenie mieszkańców naszego regionu, że szpital zniknie. Szpital nie zniknie, jest finansowany, jest bezpieczny. Panie pośle, wspomniał pan też o jakichś takich projektach tutaj regionalnych i tak dalej, dotyczących mieszkańców Bielska-Białej. No, stawiają też opozycja szczególnie zarzuty, że pomimo mocnej reprezentacji w Sejmie, mimo będąc w większości, jakoś tak słabo lobbujecie za drogami, za rozwiązaniami właśnie drogowymi, głównie Pszczyna, A1 i tak dalej. Mamy, to akurat tutaj znowu bym się nie zgodził. Popatrzmy na największe inwestycje, które w tej chwili są realizowane, a przez dziesiątki lat nie mogły być realizowane. Największa inwestycja dla nas, dla regionu, bardzo ważna. Jedna część w części drążone tunele obejście Węgierskiej Górki. Panie redaktorze, no od ilu? 30 lat się o tym mówiło. Później było kawałek, wąskie gardło, nikt nie ma pieniędzy, nie ma i nie będzie pieniędzy, tak? I to się nie wydarzało. W tej chwili obejście Węgierskiej Górki jest realizowane, są drążone tunele.
W ubiegłym roku podpisany został umowa, rozstrzygnięty przetarg na S1. Mówimy tutaj o tym tak zwanym naszym słynnym zakręcie, różnie go nazywają, ale umówmy się, niebezpiecznym nie najmądrzejszy zakręt, niebezpieczny zakręt, który mam nadzieję zgodnie z planem do końca 2023 roku stanie się węzłem komunikacyjnym właśnie w kierunku północnym S1. Ogromna wielomiliardowa inwestycja. Cały czas lobbujemy i mówimy na temat zaprojektowania również tamtego węzła i zbudowania Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. To są takie kluczowe projekty dla regionu, które wiecznie leżały i czekały na lepsze czasy. Teraz te lepsze czasy przyszły, są podpisane umowy, jest realizacja. Co do inwestycji takich lokalnych, niedużych, no powiedzmy sobie wprost, nie pamiętam jako samorządowiec, żeby były tak ogromne środki w ramach na przykład Funduszu Inwestycji Lokalnych czy Funduszu Dróg Samorządowych. To są dziesiątki miliardów złotych w całej Polsce zainwestowane złotych, które są realizowane przez samorządy. W tej chwili pojawiają się, bo to były pierwsze pieniądze, transze poszły, teraz są realizowane przetargi, realizowane są inwestycje. Warto poszukać takich tabliczek sfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Biało-czerwona flaga jest tam zamieszczona i to widać, że te drogi powstają w najbliższych 2 latach. Bardzo poważne środki zostaną w ramach RFIL-u. Dwóch projektów, jednego Funduszu Dróg Samorządowych FDS-u i RFIL-u, czyli Funduszu Inwestycji Lokalnych, zainwestowany w nasz region, w powiat bielski, cieszyński, żywiecki i też miasto Bielsko-Biała. Miasto Bielsko-Biała, nie przypominam sobie, żeby otrzymało kiedykolwiek tak duże pieniądze, jak w 2020 roku na koncie miasta Bielska-Białej pojawiło się 34,5 miliona złotych. Z dopisaniem: panie prezydencie, ma pan pieniądze na zainwestowanie. Nie wskazujemy poszczególnych inwestycji, może pan zrealizować co pan chce, czyli niecelowane pieniądze, tak jak były konkursowe, na tą drogę, na tą, tylko 35 milionów złotych wolnych środków do wydatkowania, one zostały wydatkowane. Tam chyba 9 milionów, największą kwotę pan prezydent przeznaczył na budowę jednej drogi Łowieckiej, tak, na przykład. To będzie to droga zbudowana, która będzie zrealizowana między innymi z tych funduszy. To jest 34,5 miliona złotych. Tak trudno czasami sobie wyobrazić, jakie to są pieniądze, ale to za to można wybudować kilka hal sportowych, można wybudować 30 orlików, czy można za to wybudować przedszkole, halę sportową i jeszcze kilka dróg. To są naprawdę bardzo duże środki, które wpłynęły wprost do budżetu miasta Bielska-Białe z funduszu centralnego, czyli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w Bielsku-Białej. Panie pośle, teraz sytuacja pandemiczna, no mimo wszystko odczuwają to przedsiębiorcy, mimo tarczy osłonowej, że tak powiem, prawda, która bardzo szybko dociera. Praktycznie tu jest Polski Fundusz Rozwoju i działa genialnie, tak? Natomiast jest trochę tych sprzeczności. Mianowicie, na przykład taka sytuacja, że nigdy nie było wymagane, żeby PKD, czyli ten kod, był pokazywany jako wiodący i w razie zmiany należało dokonać właśnie tego jako wiodącą działalność. Polski Fundusz Rozwoju akceptuje to. Ważne, żeby było wpisane i w razie kontroli, rozumie, mam pokazać, że rzeczywiście w tym kodzie działałem i on był dla mnie wiodący. Natomiast ZUS i Wojewódzki Urząd Pracy odrzucają wnioski. Mam tego świadomość, że trzeba było jakoś, pamiętajmy, że mieliśmy dwie tarcze. Tą tarczę pierwszą, wiosenną, czyli zamknięta pełna gospodarka, potem ta tarcza, można powiedzieć, bardziej branżowa, skierowana na konkretne gałęzie gospodarki, bo nie cała gospodarka stanęła. I też ja na to chciałbym popatrzeć perspektywy takiej, jak na to patrzy Warszawa, rząd, czyli globalnej. Patrząc na gospodarkę, ratowanie globalnie, ale sekundę. Globalne ratowanie gospodarki na terenie Polski i przynosi to realne efekty, jeśli chodzi o spadek PKB, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia. Jeśli chodzi o bezrobocie, to jesteśmy chyba na drugim miejscu po Czechach w Europie, czyli tutaj się obroniliśmy, zadziałało. Jeżeli mówimy o
PKB też ta sytuacja jest w miarę stabilna, pomimo tego, że weszliśmy w, można powiedzieć, największy kryzys po II wojnie światowej. I to kryzys nie polski, tylko globalny, bo to, ten kryzys jest globalny i rząd robi wszystko, co jest możliwe. Tak jak pan redaktor powiedział, tarcza finansowa działa w miarę sprawnie. Jak są wnioski zgodnie z dokumentacją przez systemy bankowe, one są realizowane, to działa. Faktycznie tylko PKD jest jakąś taką możliwością dającą szansę na zrealizowanie, wskazanie faktycznie tych sektorów. Jakoś to trzeba było odnaleźć, bo jeżeli byśmy próbowali do każdej instytucji na oświadczenie, na jakąś inną formę, znaleźć inną formę wskazania, kto ma tą tarczę uzyskać, to by się pojawił w mojej ocenie podstawowy zator ocenialności, czyli musiałby to urzędnik ocenić, ktoś by to musiał przemielić i tak dalej, a kluczem tej pomocy była pomoc sektorowa szybka. Szybka i tylko właśnie jakieś narzędzia, które mamy, że tak powiem, wdrożone, zapisane w dokumentacji, że łatwo to sprawdzić, dawały możliwości, żeby te poszczególne branże otrzymały w miarę szybko środki. Gdybyśmy do każdej, bo wiem, że takie sytuacje mają miejsce właśnie dotyczące wiodącego PKD, że ktoś ma na przykład prowadzi restaurację, a w PKD ma wpisane produkcja napojów, tak? Tak się działo i tu był problem. I dlatego to są pewne, że tak powiem, nieścisłości, które są problematyczne, dlatego między innymi tarcza PFR-u już zostało to wtedy jakby wyeliminowane, żeby po prostu ten kod był, nie musiał być wpisany na pierwszym miejscu. No ale wygląda takie wrażenie przynajmniej i takie mamy sygnały, że jedną ręką dostajemy pomoc, drugą ręką ona jest odbierana, bo te pieniądze, które starczy, wpłynęły, zostaną wydane na ZUS i tak dalej. No, nie do końca, no bo trzeba mieć świadomość, że tarcza, mówimy między na pracownika od 18 do 36 tysięcy złotych. W zależności od spadku obrotów, przychodów czy dochodów, to już jest kwestia właśnie wpisania w dokumentację. Powoduje, że te środki są, no to na pewno są większe środki niż zabezpieczenie chociażby płynności ZUS-owskiej. Są poszczególne, takie przypadki się zdarzają, mam tego świadomość i też mam świadomość, że pomimo tego ogromnego kryzysu, ja tu mogę opowiadać różne rzeczy, że 185 miliardów złotych zostało zainwestowanych rządowych środków ochrony gospodarki, co jest prawda, tak? Mogę powiedzieć, że 6,7 miliona miejsc pracy ochronionych, to jest prawda, ale również prawdą jest, że jest szereg przedsiębiorstw, firm, w szczególności z gastronomii, tak, które po prostu no, bardzo mocno na tym kryzysie straciły, ale tak jak mówię, jest to kryzys no, globalny, największy od II wojny światowej i naprawdę robimy co możemy, tak jak się, no, nie chcę uderzać w piersi za kogoś, ale w swoje mogę uderzyć się w ten sposób, że na pewno gdyby można było cokolwiek więcej zrobić, to będziemy robili, ale tu nie ma złej woli, tu jest wola ratowania jakby gospodarki globalnej. Panie pośle, wspomniał pan, że to bezrobocie mamy na bardzo fajnym poziomie. Czy nie jest to troszeczkę sztucznie? Dlatego, że tarcza zobligowała przedsiębiorców do utrzymania działalności i zatrudnienia. Czy to nie jest trochę sztuczne? Jak pan sądzi, jako doświadczony polityk i obserwator życia gospodarczego, czy to jest rzeczywisty, później będzie wzrost, kończy się okres pandemii? I czy ci ludzie rzeczywiście będą w pełni produkcyjni i podejmą, że tak powiem, natychmiastowe działania, żeby ruszyć do przodu? Czy po prostu po okresie wymuszonego zatrudnienia tarczą nastąpią zwolnienia? Jakie są szacunki? W tej chwili wygląda sytuacja tak, że jesteśmy, można powiedzieć, w przeddzień ogłoszenia kolejnych działań rządu, bo to nie jest tak, że nie pracujemy. Mówimy o nowym Polskim Ładzie, czyli przygotowaniu narzędzi wsparcia Polski, całej gospodarki w celu jakby wykorzystania tego momentu po pandemii. Ja taką mam
nadzieję, bo ja cały czas jestem optymistą, że właśnie i szczepienia, i różnego rodzaju jakby świadomość rosnąca pozwoli nam wiosną, latem powoli wychodzić z tego stanu pandemicznego, otwierać się, normalnie funkcjonować i wtedy wchodzimy w nowy Polski Ład, czyli w kolejne narzędzia wsparcia rozwoju gospodarki, żeby ta polska gospodarka mogła nie tyle trwać, tylko żeby mogła, że tak powiem, wyszczelić i się rozwijać. Co jest do tego potrzebne? Przepraszam, że dodam jedno zdanie, które chciałem powiedzieć, bo tutaj się spotykałem też w międzyczasie z przedsiębiorcami, hotelarzami, z osobami, które... Ja lubię słuchać ludzi i powiedzieli mi jedną rzecz, że ta tarcza w pewnym sensie wymusza, tak, na nich utrzymanie zatrudnienia, ale oni sami tak by to zrobili, bo znalezienie potem ruszenia na przykład z hotelem, z jakąś restauracją, z firmą, branżą. Z każdą branżą, dokładnie tak, bez kadry, którą mamy przygotowaną, jest niemożliwe. I po to ta tarcza powodowała, żeby utrzymać zatrudnienie, utrzymać możliwości produkcyjne, rozwojowe, żeby w tym momencie, jak ten impuls pokaże, że gospodarka się otwiera, żeby można było zacząć pracować, bo zwolnić ludzi i odtworzyć firmę jest dużo trudniej niż zbudować firmę, budowanie firmy od podstaw jest trudniejsze niż uruchomienie, tak jak w tej chwili teraz to wygląda. Mam nadzieję, że tak będzie. Też gospodarka światowa się zmienia, skrócenie łańcucha dostaw, szereg branży, które myślałem, na przykład motoryzacyjna u nas w regionie, myślałem, że będzie bardzo trudno, bo jednak motoryzacja też ucierpiała, a tu się okazuje, że niektóre firmy, które były elastyczne, potrafiły przejąć produkcję na przykład za Chińczyków, dostarczać jakieś elementy, komponenty właśnie przez skrócenie łańcucha dostaw. Gospodarka się zmienia, ona się też zmienia w zakresie też cyfrowym. To jest niezwykle istotne, żeby te jakby filary, które widzimy, wesprzeć. Bo ta gospodarka na pewno po kryzysie na całym świecie skoryguje swoje myślenie i również będzie inaczej funkcjonowała i dlatego Nowy Polski Ład, który pewnie za jakiś czas będzie prezentowany, ten projekt, duży projekt finansowy też i wsparcia polskiej gospodarki, no musi to zakładać, żeby tą pandemię raz przetrwać, a też może wykorzystać jako szansę. I takie ostatnie typowo polityczne pytanie. Co się dzieje i co się będzie działo z waszym obozem w kontekście konfliktu pana Gowina? Znaczy, ja powiem wprost, to są Zjednoczona Prawica, to są koalicyjne partie, Porozumienie, Solidarna Polska i Prawo i Sprawiedliwość. I mam taką nadzieję, że w jakiejś właśnie formie takiego konsensusu porozumienie dojdzie do porozumienia wewnątrz i ja nie wtrącam się w tą wewnętrzną jakby problemy porozumienia. Dla mnie kluczem najważniejszym i najistotniejszym jest to, żebyśmy mieli stabilne poparcie w Sejmie, które daje możliwość realizacji tych projektów, o których wcześniej wspominałem. Bo tylko stabilny rząd daje możliwości dobrego ruchu wejścia właśnie w ten proces odradzania się po pandemii. No, takie ruchawki polityczne, zmiany rządu i tak dalej na pewno gospodarce by nie służyły, więc ja mam taką nadzieję, że to się po prostu jakoś ułoży i porozumienie dojdzie do porozumienia. Kraje Europy stoją w blokach startowych. Kończy się pandemia. Każdy będzie chciał jak najszybciej wyrwać, że tak powiem, kolokwialnie do przodu. Czy na taki wariant jesteśmy przygotowani i czy rzeczywiście możemy liczyć na to, że w jakiś sposób rząd wspomoże tych najbardziej przedsiębiorczych, którzy będą stanowili ten trzon, który pociągnie całą gospodarkę i inne? Dokładnie to, co powiedziałem, panie redaktorze. Przygotowujemy się właśnie na to otwarcie przez przygotowywanie projektu, który będzie Nowego Polskiego Ładu prezentował te narzędzia, które pozwolą właśnie Polsce stanąć do takiej silnej konkurencji i mam taką nadzieję być w czele tego peletonu właśnie odtwarzania gospodarki, odtwarzania gospodarki w Europie. Jak na razie jesteśmy, jakby przechodzimy tą w miarę łagodnie, umówmy się, tak powiem kolokwialnie, ten moment kryzysu,
I żeby z tego kryzysu wyjść, musimy mieć ten impuls i tym impulsem będzie nowy Polski Ład. Mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać i na ten temat też porozmawiać. Już o szczegółach, jakie tam sektory będą wspierane, jak to będzie skonstruowana ten cały projekt. Jeszcze musimy chwilę poczekać, żeby ten projekt został zaprezentowany. I już naprawdę na koniec. Szczepimy się? Jak tylko będzie możliwość, to się szczepimy, a wszyscy, którzy się wahają, zachęcam do tego, żeby się szczepili, to jest po pierwsze. A po drugie, no mam nadzieję, że szczepionki wreszcie zaczną docierać zgodnie z umowami unijnymi do Polski, żebyśmy mogli się szczepić szybciej, bo system daje możliwość szczepienia około 3 do 4 milionów ludzi miesięcznie, a niestety jesteśmy ograniczeni tylko ilością szczepionek, więc jak będą szczepionki, to szczepimy się jak najszybciej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.